Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Kilka dni temu wróciłem z 3-dniowej wycieczki do Walii i Anglii. W filmie pokażę Wam, co udało mi się zarejestrować podczas tej krótkiej wyprawy. Do Walii pojechałem oglądać mecz naszych kopaczy. Mój problem, jeśli można tak powiedzieć, jest taki, że mam trochę za dużo zainteresowań. Takie wyjazdy są świetne, ponieważ sprawiają, że mogę łączyć kilka pasji ze sobą. W dużym skrócie omówię Wam całą podróż. Samolot z tamtą stronę miałem z Poznania do Bristol. Leci się około 2 godzin, a za bilet zapłaciłem jedynie 50 zł. Cena jest o tyle zaskakująca, że bilet na autobus z lotniska do centrum Bristolu zapłaciłem 9 funtów, więc prawie tyle samo. Z racji, że była to moja pierwsza w życiu podróż do Wielkiej Brytanii, to bardzo dużo rzeczy mnie ciekawiło, a w szczególności drogi, oznakowanie oraz transport. Autobus o jakże ciekawej nazwie A1, którym jedzie się do centrum Bristolu, jest piętrowy. Zająłem miejsce na górze z przodu, żeby obserwować drogę. Z lotniska do centrum miasta jedzie się zwykłą drogą krajową A38, która ma przekrój jednej jezdni z dwoma pasami ruchu. Znaki ostrzegawcze mają białe tło, a nie jak u nas żółte. Oznakowanie kierunkowe jest świetne i podobne do tego w USA. Jak jest dużo kierunków, które trzeba pokazać się na znaku, to nie wymienia się kilku miast, tylko pokazany jest numer autostrady oraz kierunek, w tym przypadku Nord. Inna ciekawa rzecz w oznakowaniu to podwójna linia żółta przy krawędzi. Oznacza ona całkowity zakaz zatrzymywania. Dzięki temu unika się co chwilę znaku B36, których u nas są tysiące. Pewnie wielu z Was napisze, u nas stosowanie linii poziomej zamiast znaku pionowego by się nie sprawdziło przez śnieg na drodze. Ja tak nie uważam. Dni, w których jest śnieg i on zalega na drodze, jest obecnie dosłownie kilka w roku. Po około pół godziny dojeżdżamy do Bristolu. W centrum miasta jedziemy przez bardzo wąskie uliczki. Tutaj również widzimy bardzo mało znaków drogowych, co jest akurat świetne. Jak wielokrotnie mówiłem, na naszych drogach panuje choroba o nazwie znakoza. Znaków w Polsce, szczególnie w miastach, jest za dużo. Na ulicach widzimy sporo rowerzystów i motocyklistów. Dojeżdżamy na główny dworzec w Bristolu, skąd odjeżdżają zarówno autobusy, jak i pociągi. My ruszamy do Cardiff. Pociągi do stolicy Walii jeżdżą średnio co pół godziny, a koszt biletu to 17 funtów. Żeby wejść na peron, trzeba koniecznie mieć bilet, inaczej nie wejdziemy. Co mnie na dworcu zdziwiło, to, że nie są to linie zaelektryfikowane. Tutaj dodam od siebie, że malowanie pociągów GWR, czyli Great Western Railway, jest świetne. Po drodze do Cardiff przejeżdżamy długim na około 5 km tunelem pod najdłuższą rzeką Wielkiej Brytanii, Severn. Pociąg jedzie około 1 godziny. Po wyjściu szukam autobusu do miejsca mojego noclegu. Tutaj kolejna ciekawostka. Autobusy miejskie mają tylko drzwi z przodu. Koszt jednego przejazdu to 2,20, natomiast bilet całodniowy to 4,40 funta. Bilet za przejazd można kupić u kierowcy, ale płatność jest tylko kartą. Rano zacząłem zwiedzać miasto oraz nagrywać drogi. Z tego co zaobserwowałem, to na wyspach jeżdżą dość wolno i bezpiecznie. Główne drogi, jeśli mają odpowiednią szerokość, to posiadają wydzielony pas dla autobusów, natomiast na chodnikach jest wydzielone miejsce dla rowerzystów. Z racji, że jesteśmy w Walii, to znaki drogowe mają napisy w dwóch językach, angielskim i walijskim. Wiele przejść dla pieszych jest podwyższona w celu wyhamowania prędkości aut. Na wyspach jest kilka rodzajów przejść dla pieszych. To, co tu widzicie, nazywa się pelikan. Jeśli pieszy chce przejść, to trzeba nacisnąć przycisk. Przejście, jak widać, nie ma wymalowanej zebry, jak u nas. Jednak są też przejścia, gdzie zebra jest wymalowana. To, co mnie bardzo zaskoczyło,
to, że przed przejściami nie ma znaku pionowego informującego, że kierowca zbliża się do przejścia. Natomiast jest coś innego. Przed każdym przejściem linia pozioma ciągła wzdłuż drogi przechodzi w linię zygzakowatą. Co ciekawe, jeśli pieszy ma czerwone światło, ale nie jedzie akurat auto, to można przejść przez przejście i nie dostaniemy za to mandatu. Bardzo spodobały mi się yellow boxy, czyli wymalowane na żółto całe skrzyżowania. Informują one kierowcy o niewjeżdżaniu i blokowaniu skrzyżowania, jeśli nie ma szans na jego opuszczenie. W Polsce, na przykład w Szczecinie czy Giżycku, są wymalowane blue boxy, ponieważ w naszym kraju linie żółte są stosowane do prac tymczasowych. Chodząc po Cardiff napotkałem bardzo stary znak drogowy. Pochodzi on z 1835 roku. Możemy się dowiedzieć, że do Londynu jest 158 mil, a do Newport oraz Cowbridge 12 mil. Mega ciekawostka drogowo-historyczna. Wrzucę teraz kilka zdjęć z centrum miasta. Ogólnie jeśli chodzi o zabytki, to za dużo zwiedzania nie ma. Jednak koniecznie odwiedzić trzeba zamek w centrum miasta, który robi ogromne wrażenie. Zanim przejdę do omówienia autostrad, węzłów i znaków na autostradach, krótka wstawka ze stadionu i z meczu. W Cardiff są dwa duże obiekty. Mecz odbywał się na tym mniejszym, czyli Cardiff City Stadium, oddalonym od centrum o około 2 km. Stadion ma świetną akustykę. Na większym stadionie, czyli Millennium Stadium, odbywają się m.in. mecze rugby. Drogę powrotną na lotnisko tym razem wybrałem się autobusem firmy National Express. Bilet kosztował 20 funtów, a kupuje się go przez aplikację. Jest to trochę tańsza opcja dotarcia na lotnisko niż transport łączony przez Bristol. Autobusy są bardzo wygodne. Na lotnisko jedzie się około 1,5 godziny. Jechaliśmy po autostradzie M4, czyli głównej drodze łączącej Walię z Anglią. Kolor znaków jest taki sam jak u nas, czyli znaki kierunkowe na autostradach mają kolor niebieski, a znaki kierunkowe na pozostałych drogach mają kolor zielony. Maksymalna prędkość na autostradach Wielkiej Brytanii to 70 mil, czyli 112 km na godzinę. Autostrada cały czas ma 3 pasy ruchu w każdą stronę, ale co ciekawe, czasami nie ma pasa awaryjnego, co jest dość mocno zaskakujące. Oznakowanie jest dobrze wykonane i wyraźne. Strzałki odpowiadają pasom ruchu. Na wielu znakach drogowych są dodatkowo znaki zmiennej treści, więc jest to wykonane zupełnie inaczej niż w pozostałych krajach Europy. U nas, w Niemczech, Francji i tak dalej, znaki zmiennej treści są zainstalowane na zupełnie innych konstrukcjach, w innych lokalizacjach. Z racji, że jesteśmy w Walii, to podobnie jak w miastach, znaki drogowe są w dwóch językach. Co mnie mocno zaskoczyło, to pasy włączania i wyłączania, które są bardzo krótkie, a co za tym idzie, dość niebezpieczne. Nie wiem, z czego to wynika, ale część z nich ma jedynie 100-150 metrów długości. Napiszcie proszę, czy takie krótkie pasy włączania i wyłączania to standard na wyspach, czy tylko na przykład na starych autostradach. Co chwilę można też nad pasami autostrady spotkać fotoradary, które są za każdym razem dobrze oznakowane. Większość kierowców porusza się z podobną stałą prędkością. Walię z Anglią łączy jeden z najdłuższych mostów na wyspach. Most Księcia Walii ma długość 5128 metrów i jeszcze do 2018 roku trzeba było płacić za przejazd nim, natomiast teraz podróżowanie po nim jest za darmo. Co ciekawe, jest tutaj zastosowane oznakowanie, które i u nas czasami się wykonuje i które w mojej opinii nie powinno być stosowane. Otóż najbardziej lewy pas, czyli tak jak u nas najbardziej prawy pas, przechodzi w pas do skrętu w lewo. Więc co widać na filmie, ciężarówki muszą zmieniać pas ruchu, jeśli chcą kontynuować jazdę na wprost. Nie powinno tak być, ale jak widać, zdarza się. Kolejna rzecz, która już całkowicie mnie zaskoczyła, to połączenie autostrady M4 z M49
wykonane za pomocą ronda. Po zjeździe na rondo można dodatkowo w kierunku północnym wjechać na jakąś polną drogę. U nas takie połączenie jest tylko jedno, czyli węzeł Emilia, jednak jak wiadomo zostanie to przybudowane na całkowicie bezkolizyjne. Tutaj również pytanie do Was, czy takie rozwiązania są na wyspach standardem, czy są to jednak odosobnione przypadki? Ogólnie drogi mają równą nawierzchnię, jeździ się dobrze, ale widać, że ich trasy są dość stare. Widać to m.in. po nawierzchni, barierach, niektórych znakach drogowych i tym podobne. Po zjeździe z autostrady jechaliśmy zwykłą drogą krajową. Z racji, że przez pewien czas był pas dla autobusów, więc ładnie wszystkich wyprzedziliśmy. W pewnym momencie nad nami pojawił się bardzo wysoko zawieszony most. Obiekt robi kolosalne wrażenie. Jest to most wiszący Clifton, długości 414 metrów, a położony jest 75 metrów powyżej poziomu wody. Pod mostem przechodzi m.in. droga, ale również rzeka Avon. Most został otwarty w 1864 roku. Z powrotem nie było tego dnia samolotu do Poznania, więc udałem się do Gdańska. Podczas lądowania można zaobserwować taki ładny widok na budowaną obwodnicę metropolitalną Trójmiasta. Z lotniska na dworzec chciałem udać się pociągiem, niestety jak wychodziłem z lotniska, to pociąg odjechał, więc wybrałem podróż autobusem linii 210. Nie był to dobry wybór, ponieważ przez korki jechałem aż 1,5 godziny. Lepszą opcją było poczekać pół godziny na kolejny pociąg, ale niestety posłuchałem się aplikacji i wpadłem trochę w pułapkę. Na dworcu w Gdańsku spora różnorodność różnych składów. Dziękuję za uwagę i przy okazji pozdrawiam tych, z którymi jeżdżę na mecze. Do zobaczenia na Euro w Niemczech. Pozdrawiam, Radek.